Ja myślę, że to po tobie też widać, po twojej twórczości. Nie jesteś trochę zły, że ludzie mogą najlepiej kojarzyć Tymona Tymańskiego z projektu pod tytułem Wesele. To też o czymś świadczy. Wiesz, mi się wydaje, że takie sytuacje, kiedy po prostu artysta, którego bardzo szanuję, na przykład świetnym muzykiem, powiedzmy Wojtek Waglewski, mówi, że po prostu niedobrze jest, że teraz przychodzą sami ludzie, ci, którzy znają go z reklamy. No do licha, no, ale jeżeli robisz reklamę, to się z tym chyba liczy, że tak będzie, prawda? Chodzi mi o to, że po prostu, że jeżeli robisz A, mówisz A, powiedz B, wiesz. Dlatego po prostu sobie myślę o tym, że nie można się obrażać na to, że ludzie się kojarzą z piosenki, którą zaśpiewałeś. Taka była sytuacja bodajże z New Orderem, że zespół New Order był zły na to, że wszyscy kojarzą go z ich twórczość z Blue Fucking Monday, prawda? No to jest ich piosenka do licha. Zrobi tę piosenkę, tylko taka wyszła, niech się cieszą z tego. Że nie ma być zły za to, że zrobiłem dwie płyty jajcarskie i 25 płyt innych i ludzie mi kojarzą z jajec. Widocznie po prostu, no tak jest, może to były płyty lżejsze, może wypłynęły łatwiej na powierzchnię. Chodzi mi o to, że po prostu trzeba, wiesz, mi się tak wydaje, że im bardziej po prostu się starzeję, tym bardziej po prostu widzę pozytywy mieszkania w Polsce i staram się na to spojrzeć jako na sytuację szklanki w połowie pełnej, a nie pustej. Wiesz, no co nam się przydarzyło? Mieliśmy okazję zobaczyć przemianę w Polsce, 20 lat przemian. My narzekamy na te przemiany, narzekamy na brak kultury, na rozrywkę, na to, że elity w Polsce, elit jest mało, że to, że muzyka rządzi jednak, powiedzmy, biesiadna, czy taka, wiesz, molowa, ogniskowa, taka, wiesz, klimacie, no, w najlepszym wypadku Kaczmarskiego Okudżawy, w gorszym przypadku wiadomo co, a na zachodzie jest po prostu, no, dużo szerzej. No tak, a to są kwestie po prostu tego, że u nas po prostu jednak, wiesz, rządzą ludzie, którzy się nazywają Twarożek i wiesz, kopeć, wiesz, o co mi chodzi, nie? Ale spójrzmy na to z dobrej strony. Jeżeli na przykład była żona pana Żuławskiego, mówi: Andrzej, ty nie rozumiesz, że tu jest Ameryka, tu jest wolność, wy to macie, czego my nie mamy już, bo u nas są wszystko już jest, wiesz, totalnie zaklepane, granty, nisze, wszystko już jest zajęte, wszystko stało się. Jeżeli nie umiesz po prostu zaradzić, to dostajesz grant, na zasiłku jesteś. Jeżeli po prostu masz pomysł, żeby zrobić skarpetki bezuciskowe, to już to wymyślili wszystko. W Polsce wszystko jest możliwe. Wielu ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, może z moim synem, który mieszka w Düsseldorfie, twierdzi, że Polska jest krajem pełnym serdecznych ludzi, otwartych, kobiety są piękne, piwo jest smaczne, jesteśmy biedni troszeczkę, trochę narzekamy, pracujemy 3 razy za ciężko, ale nie zaczął się jeszcze taki, wiesz, taki no, totalny wyścig szczurów, bo nie ma tej kasy jeszcze. Więc myślę po prostu, że o tym, że z drugiej strony miał tej właśnie wieśniackiej, trudnej sytuacji tego zapóźnienia w rozwoju, być w Polsce przez 20 lat było bardzo ciekawie. Czasami żałowałem, że nie pojechałem na przykład do Nowego Jorku, nie zostałem muzykiem, wiesz, zespołu Zorna. Myślę, że mi się to udało 20 lat temu, ale w tej chwili po prostu tak myślę sobie, że wybrałem tą alternatywną rzeczywistość w Polsce. Uczestniczyłem w jakiejś ciekawej przemianie, wiesz, było to intrygujące. Powiedz o pozyskaniu do swoich nagrań, do współpracy Lestera Bowie, bo to była taka rzecz, no to było niesamowite zderzenie Polski z Zachodem, z tą muzyką wielką, największą, kojarzoną bardzo dobrze, kojarzoną w sposób ambitny, kojarzoną właściwie, inna sprawa, że też czasami w pewnych kręgach, ale wszędzie. Lester Bowie, jeżeli chodzi o trąbkę, jest znany wszędzie. Wiadomo, że jest to postać absolutnie kultowa. Jak wyście to w ogóle załatwili? Miałem takie szczęście, że po raz pierwszy usłyszałem Lestera Bowiego z zespołem Art Ensemble w Chicago na płycie bodajże Third Decade, trzecia dekada, i puścił mi tę płytę niejaki Jacek Jońca, mój przyjaciel z dawnych czasów z liceum nr 9, gdzie zresztą grały zespoły Pięciolinie i Niebiesko-Czarni, Czerwono-Czarni, jeden z zespołów bitowych. Gdzie uczył się pan Kolberger, pani Kwaśniewska, gdzie mój stary zresztą uczył astronomii, fizyki i tak dalej, w latach 60. Jacek Jońca był przerośniętym spadochroniarzem z klasy, tam powiedzmy drugiej, ja byłem rok młodszy. Jacek puszczał mi muzykę ofową. Ja słuchałem wtedy innej. Kończyłem, powiedzmy, z Beatlesami, z Dylanem. Słuchałem trochę Kissów, trochę prawda, hard rocka. Przez chwilę zacząłem słuchać New Romantic, bo w tym momencie w Trójce było ciśnienie na New Romantic, ale to było wtedy ciekawe bardzo, bo to był okres Human League, Gary Newmana, na Duran Duran wczesnego, i Jońca puścił mi Brutal Kryzys, Tilt, Joy Division i niezwykłe zwietruchy, słuchaj, a to samo Chicago. Później zacząłem czytać jazz forumy, było tam dużo ciekawej informacji na temat właśnie całej sceny free jazzowej lat 60. Pamiętam, że była taka bardzo ostra, żywa polemika pomiędzy panem, nieważne,
miesza panów, no w każdym razie panem, który po prostu był apologetą tezy i panem, który był apologetą antytezy. A to już nazywał Król jest nagi. Chodziło o to, że oni grać nie umieją, prawda? Aha. O tak, tego po prostu to jest ta sytuacja, trochę po prostu wiesz, przyjeżdża z Afryki, pomalowany w różne barwy i grał na okarynach. I wiesz, no, i mówi na przykład brodaty jazzman do Boga, oni nie umieją grać. A Bóg mówi na przykład, czego nie umieją grać. A tak, wymyślam, a ten brodaty jazzman mówi, czy tam kredyt mówi, jazzu. A Bóg mówi, co to jest jazz? I koniec, nie? Wiesz, byłem na ich koncertach i widziałem, jak ludzie się pocą, wiesz, nie? Widziałem koncerty, gdzie po prostu ludzie, słyszałem o koncertach, widziałem też takie na żywo, gdzie Atlasam wychodziło, przez 15 minut stali i po prostu oddychali, wiesz, ludzie byli tak wstrząśnięci tym wszystkim, po prostu jak widzieli, jak farba, wiesz, spływa z ich twarzy, że jak zaczęli grać, to po prostu był tumult, był, wiesz, raban, był, wiesz, był szał, jak na koncertach rockowych, wiesz. Więc kiedy już dowiedziałem się od kolegi Nycza z Poznań Jazz Fair, że życzył sobie, żebyśmy zagrali z jakąś gwiazdą amerykańską i to było w roku 94, chyba, tak, na początku roku 94. Ja zadzwoniłem do swojego przyjaciela Jarka Tylickiego z Gdynia Summer Jazz Days i powiedziałem, słuchaj, jest ta propozycja, żebyśmy zagrali z jakąś gwiazdą. Ja myślałem o saksofoniście jakimś, Steve Lacy chyba już w tym momencie przestawał grać zawodowo. No ale trzeci saksofon trochę bez sensu. Ja jakoś tak szukałem muzyka, nie za bardzo wiedziałem, kto jest osiągalny. I Telicki, który pomógł nam przy okazji, przy pierwszej płycie, powiedział taką właściwą dla siebie flegmą: a co myślisz o Bowie? Może Bowie? To jest fajny chłop. On tu grał bardzo fajnie, umie z tym składem big bandowym, on się zgodzi. Jako, że takiej sytuacji po prostu miałem wiele, gdzie ktoś mi obiecywał, wiesz, Bowiego, Zorna, powiedział: no dobra, spoko, zadzwoń jak będzie, coś wiadomo. No i nagle w lipcu dzwoni do mnie Telicki i mówi: słuchaj, Bowie ugadany. Gracie z Bowiem w listopadzie. W tym momencie powiem szczerze, że spojrzałem do majtki, no i wiesz, no nie wiadomo co, nie? Po prostu wiesz, były pełne, nie? Mówię, o kurwa, mogę tak powiedzieć, nie? Śmiało. No, mówię, no dobra, to teraz trzeba coś zrobić, jakąś muzykę trzeba napisać, bo to wiesz, nie ma żartów, to jest Bowie, to jest po prostu, wiesz, trzecia trąbka świata, w ogóle wiesz, legenda. I teraz jak on do mnie w ogóle, wiesz, wystartuje, czy po prostu jak Stańko powie, który przez chwilę z nami się przyjaźni, a potem po prostu chciał nas wziąć jako zespół, a potem zobaczył, że ja jestem butny i wiesz, i złośliwy i po prostu nas pogonił, a potem po paru latach przeprosił, powiedział sorry, szacunek men. I co będzie, że ja mu dam swoje numery, czy po prostu powiem jak Stańko, stary, za trudne, czy wiesz, czy się obrazi na mnie. Bowie był bardzo fajny, zobaczył te numery, powiedział super, masz styl chłopaku. No i na drugi dzień graliśmy już moje numery, okazało się, że pojawiła się nić porozumienia i zapytałem się go, czy jest w stanie kiedyś tu jeszcze przyjechać. Był otwarty. Przy okazji dowiedziałem się, że jego żona była Fontella Bass, która śpiewała numer słynny Rescue Me, prawda? Mam już taką składankę czterech płyt Soul Machine. Mówi mi dużo fajnego o śpiewaniu w ogóle, o tym, że zawsze chciałem śpiewać, jak nie o głosu, nie? Mówi, masz zespół rockowy, super, też zawsze chciałem śpiewać, ale wiesz, dlatego śpiewam na trąbce, stąd właśnie ten The Pretenders, prawda, i tak dalej. Pretenders, przepraszam bardzo, stąd The Platters, oczywiście. Półtora roku później przyjechał, jeszcze miesiąc później zadzwonił Telicki. No marzeniem w tym czasie naszym już po koncercie z Bowiem było to, żeby to wydać na płycie. Nie, nawet o tym nie marzyliśmy, znaczy marzyliśmy o tym, ale to było takie troszeczkę, no powiedzmy, marzenie dalekosiężne. Dzwoni Telicki i mówi flegmatycznie: słuchaj, Bowie zgodził się wydać płytę za 6 żebrówek i 4000 dolarów. Tylko że Bowie był fanem żebrówki, kasy też, no jak wszyscy, ale powiedział, że słuchał tego, no i po prostu podobało mu się. Powiedział: jestem w stanie, słowami Tylickiego, tu jeszcze do was przyjechać, zagrać z wami trasę, ponieważ jesteście fajnymi chłopakami. I jakby highlight tej znajomości to była trasa w lutym 96 roku, kiedy graliśmy 7 koncertów pod rząd i był to czas, kiedy po prostu mieliśmy się okazję z Bowiem zaprzyjaźnić. Powiem szczerze, że była to dla mnie sytuacja całkowicie, wiesz, jakaś taka, no, uwalniająca. Ja myślę, że dlatego też potem polowirus pojawił się, ponieważ ja od Bowiego dostałem coś w rodzaju potwierdzenia, tej pieczęci potwierdzenia twoich przypuszczeń a propos jazzu, artystostwa, wielkości. W Polsce po prostu jest mało jazzmanów artystów. Jest Tomek Stańko, który może nie jest wybitnym instrumentalistą, ale w jakimś wywiadzie powiedział piękną rzecz, powiedział: ja nie jestem wybitnym technikiem i nie jestem wybitnym kompozytorem, ale mam jeden wybitny talent, jeszcze nie wiem jaki. I to jest kapitalne, po prostu, bo
tak jest, jak on mówi. Po prostu wiesz, prawda jest taka, że duch wypełnia ciało w ten sposób, jak po prostu to ciało pozwala mu wypełnić. Jeżeli ktoś jesteś gruby, mały, to duch wypełnia ciało małego, grubego. Jeżeli jesteś wysoki, chudy, to duch wypełnia ciało chudego, chudego po prostu wysokiego. Wiesz, to jest. Jeden śpiewa świetnie, drugi po prostu świetnie gada. Trzeci na przykład, wiesz, świetnie na pianie. Ale duch jakby, wiesz, po prostu wypełnia ciało bez pytania, wiesz, kim jesteś, jak wyglądasz, czy jesteś czarny, czy biały, czy jesteś wysoki, gruby, czy żyjesz 20 lat, czy masz długi penis, czy masz penis króciutki. To jest nieistotne, nie? Czy jesteś z NLD, czy jesteś Japończykiem, czy jesteś czarny, żółty, czy jesteś po prostu, wiesz, mrówką, wiesz. I dlatego po prostu spotkanie z Bowiem było o tyle ciekawe, że Bowie powiedział nam taką fajną rzecz, w ogóle cały czas żeśmy gadali, wiesz, na temat muzyki. Mówił, słuchaj stary, nie zawsze ludzie jebali za to, że grałem rocka i reggae, jazzmeni, a rockmeni mnie jebali za to, że grałem jazz. Wszyscy po prostu usiłowali mnie gdzieś tam przyporządkować, mówili, stary, graj jazz, jest jazzmenem. A ja mówiłem, słuchaj, nie wiem, kim jestem, ja jestem muzykiem, serio, ze wszystkimi, z Polakami, Norwegami, tym odek. Będę miał kiedyś po prostu moment takiego po prostu już odejścia i emerytury, to zaproszę wszystkich przyjaciół na Jamajkę, zrobimy orkiestrę. Opowiadał historię mi o tym, jak pojechał na Jamajkę, jak spotkał Marleya, Mieszko Marleya, wiesz. Opowiadał mi o tym, jak po prostu po jakiejś nieudaczy trasy w Europie przyjechali z Art Ensemble w Chicago, całkowicie spłukani do Ameryki. Miał 50 dolarów, wsiadł na pokład samolotu na Jamajkę i tam kupił sobie po prostu tydzień pokoju w hotelu i miał trąbkę i 5 dolarów w kieszeni w tym momencie. Szedł na dół, grał tam zespół regowy, czy jakiś taki, wiesz, taki ska regowy. Wyjął trąbkę, zaczął grać. Gość przyszedł do niego i powiedział, man, you got a job. Grał pół roku reggae, wiesz, nie? I wiesz, takie historie po prostu, kiedy facet się pyta o Davisie, o tym, jak go Davis zaczepił na ulicy, powiedział, chodź, man, chcę posłuchać, jak grasz na trąbce. I heard that you're a great trumpet player, man. Nie jestem takim skrzydłem. Wiesz, to wszystko powoduje, że zaczynasz jakby po prostu, no, czuć, że to wszystko ludzie. Że, wiesz, podajesz rękę komuś, to podajesz rękę komuś, kogo podziwiałeś. I generalnie jest to pewien ciąg muzyków, którzy po prostu, wiesz, nie mają imion. Pewien taki, wiesz, no, zestaw wielkich postaci, które w ogóle nie wiedziały o tym, że są wielkie, bo nie zajmowały się tą wielkością, tylko muzyką. A propos tego ducha, dwa ostatnie pytania jeszcze chcę Ci zadać, jedno właśnie związane z tym duchem. Powiedz, co buddyzm dał Tobie jako człowiekowi? Co zmienił? Wiesz, ja jestem bardzo złym buddystą, powiedzmy sobie szczerze. Jestem po prostu buddystą niepoprawnym. Kiedy wiesz, poczułeś nie? Blessing? Najważniejszy dla Ciebie. Jedna z pierwszych rzeczy, którą usłyszałem w ogóle, jeżeli chodzi o buddyzm, to będąc na naukach Olego Nedala, dawno temu, z tybetańskiej szkoły w Kadziu, usłyszałem zdanie, które mnie zaciekawiło. Był tam Tomek Lipiński, Gralak Antek, Kinior. Usłyszałem zdanie, buddyzm jest zbyt cenną rzeczą, żebyście biegali za ludźmi i ich nawracali. To jest tak z razowcem. Nie każdy będzie chciał jeść razowiec, bo to jest po prostu ciężkie. Wolą ludzie bułeczkę, więc po prostu dajcie im mieć bułeczki. Jeżeli po prostu zasmakują w razowcu, to przyjdą po razowiec. Buddyzm jest praktyką pracy z umysłem, pracy z własnym ego, które jest nieznośne. Wiesz, ja jestem nieznośnym człowiekiem, ale uwierz mi, gdybyś spotkał Woody Allena, albo na przykład, nie wiem, no, chociażby Maćka Majeczuka, byłoby jeszcze gorzej. Ponieważ im jesteś bardziej nieznośny, tym większą robisz karierę, niestety, tak jest. W jakimś sensie największy skurwysyn, mówię po prostu, wiesz, o wszystkich artystach, robi wielką karierę, ponieważ jego ADHD, jego ego jest tak straszne, że ciągle mówi o sobie, wiesz, film po filmie, Woody Allen, wiesz, ja, neuroza, to, wiesz, nie? Z drugiej strony jest to też urocze, jeżeli ktoś potrafi się z siebie śmiać, więc myślę, że buddyzm jest zupełnie w drugą stronę, wiesz, że jest to kolejna schizofrenia, po prostu ktoś, kto po prostu jest artystą, jest buddystą, widzi, że na scenie musi być artystą i faszystą i musi mówić nie to, tylko to, a reszta, kurwa, nie? A schodząc ze sceny, po prostu musisz się uczyć znikać, bo po prostu widzisz, że to, kim jesteś w ogóle na scenie, to dokąd cię prowadzi ego, wiesz, media, zadufanie, kariera, to jest choroba, wiesz, psychiczna, nie? Więc po prostu starasz się po prostu gdzieś tam podczas medytacji, na tych praktykach jakby tę bańkę po prostu rozmuchać i spodziewać, że pękła. No ty jesteś grzeczny? Bywasz? Tak. Tak, znaczy wiesz, ja przyjemny miś tymon. Ja myślę, że jestem chory, wiesz, psychicznie. Ale to powoduje, że jestem zdrowy, bo wszyscy chorzy psychicznie, wszyscy wariaci mówią sobie, że są naprawdę, wiesz, zdrowi i są przez to wariatami. Myślę, że Hitler mówi o tym, że po prostu jest super zdrowy. Ale jeżeli przyznajesz na początku, że jesteś popierdolony, słuchaj, świat się dzieli ludzi na ludzi popierdolonych i bardzo popierdolonych. Pierwszą sprawą jest powiedzieć, okej, jestem popierdolony, mam problem, ego, nie? To ego może bardzo pomóc. Wielokroć ego może Ci pomóc. Jak?
jest zimno, musisz się ubrać. Musisz zrobić kasę, musisz dzieci swoje wychować, wiesz, musisz kupić dla nich żarcie, musisz po prostu zapewnić im szkołę, edukację. Ego pozwala ci powiedzieć, ja Stelmach, kurwa, wymagam dla mojej rodziny. To jest ego, nie? To jest okej, okay. To jest dobra strona ego. Ja, Tymański, mam coś ważnego do powiedzenia. Tylko, że to ego nie jest potrzebne cały czas. Wiesz, jeżeli przywiązujemy się do tego ego, no to po prostu ono bez przerwy powiedz sobie, że jesteś cały czas z Majczukiem, to jest cały czas z Majczukiem i mówisz, ty Majczuk, a kim ty jesteś, jak tak siedzi pod drzewem? A Majczuk pewnie powie, nie wiem. I to jest to, co daje Buddy, że po prostu, że czasami możesz z tej roli zrezygnować i po prostu być, wiesz, kimś, kto nie wie pod drzewem, kim jest. Bo my bywamy, wiesz, muzykami, dziennikarzami, modralami, wiesz, a czasami nie bywamy nikim. Ale wiesz, bardzo fajne jest to, że jeżeli już masz nie być Tymonem za każdym razem, masz nie być artystycznym wulkanem, to dobrze jest czasami cię spotkać na długiej w Gdańsku, kiedy ze swoimi dziećmi przychodzisz z meczu Lech i Gdańsk. Słuchać jakiejś muzyki, spotykamy się, uczestniczymy w jakimś tam sympatycznym przeglądzie młodych kapel, jest luz i właściwie domyślam się, że skrzyża to ciśnienie wtedy tak schodzi, ta para gdzieś odpływa, to jest bardzo pozytywne. Wiesz, dzieci jedno zdanie tego, dzieci są wielką praktyką buddyjską, chrześcijańską praktyką i myślę, niwelowania ego, nie? I jeżeli jesteś dobrym tatą, tak dobry mistrz karate, dajesz się zabić swoim dzieciom, wiesz, że po prostu, że zamiast rywalizować, powiedzieć, kurde, nigdy mnie nie dościgniesz, robisz tak, że mówisz, stary, ja bym dobry, a jakbyś lepszy ode mnie, to, znaczy nie musisz być lepszy ode mnie w ogóle, nie, prawda, ale po prostu wiem, że będziesz lepszy ode mnie, wyższy ode mnie, że zrobisz coś ode mnie lepiej i bardzo się kibicuję. Czy męskie zdanie, męskie granie też przy okazji, czy męskie tak. Granie jest twoim zdaniem, czy może być jakimś remedium na to, o czym rozmawialiśmy, a propos no, pewnej niechęci mediów do muzyki ambitniejszej, do artystów ambitniejszych w tym kraju? Wiesz, mam nadzieję, że tak. Fajne towarzystwo bardzo. Cieszę się, że po prostu, że będzie okazja spotkać się w gronie starych przyjaciół. Bardzo się cieszę się na Leszka Janerkę, który po prostu uwielbiam, jest moim wujkiem kochanym i zawsze mu to mówię. Nieustannie mu liżarowa. Uklęknąłeś kiedyś przed nim na scenie, jak go zapowiadałeś. Dokładnie. No, pocałowałeś go w rękę nawet. Parę lat temu zaprzyjaźniłem się z Lechem Janerką i kiedy byłam u niego i Bożeny w domu, w mieszkaniu u nich, nie powiem gdzie, na jakiej ulicy, we Wrocławiu, to Janerkowie robią mi kanapki, a potem rano pół godziny machają mi przed odjazdem, kiedy zawracam wokół ulicy, nie powiem jakiej. I to jest po prostu urocze, to są piękni ludzie, są tam ludzie, których po prostu szanuję bardzo. Wojtek Waglewski, będzie, nie będzie? Będzie, no to jest będzie. Dyrektor artystyczny. Dokładnie. Maciek, nieznośny Maciek Maleńczuk, który po prostu uwielbiam. Był, na pierwszej edycji. Okej, okay, no był, no w porządku. W każdym razie, no myślę, że jak słyszę męskie granie, to razem myślę, że to będzie pedalskie granie. Wiesz, zawsze mnie to drażni, że sobie nie męskie granie, no okej, okay, nie? Czyli po prostu będziemy po prostu, no okej, okay, ja się przebieram się po prostu za drag queena na pewno w tym momencie, nie? Ponieważ zawsze to we mnie wywołuje po prostu takiego, wiesz, troszeczkę psotnika. Ale wszelkie inicjatywy, które służą temu, żeby pokazać muzykę mniej popularną w mediach, są dobre. Tymon, ostatnie pytanie już naprawdę. Kiedyś to zasłyszałem, musisz mi ten pogląd zweryfikować. Ale myślę, że zasłyszałem to dobrze. Ty uważasz, że w ciągu ostatnich 20 lat najważniejszym zespołem, to znaczy zespołem, który najwięcej coś pokazał i coś udowodnił, była Nirvana z Kurtem Cobainem, prawda? Dlaczego? Tak. No to jest pytanie, wiesz, moim zdaniem na panel dyskusyjny. I to dla 5 modrali. Byśmy musieli się spotkać i pogadać czemu. Ale na pewno... Wiesz, trudno mi jest wobec tego się też ustosunkować bez emocji, bo dla mnie to był taki zespół, który po prostu ostatni z zespołów rock'n'rollowych na świecie postawił mi namiot, wiesz, nie? Nie wiem, na jakiej zasadzie, można to po prostu jakoś tam na czynniki różne proste, wiesz, rozbić. Cobain, podobnie jak Monk w jazzie, podobnie jak Dylan, był tylko po prostu pozornie naturszczykiem. Ludzie, którzy po prostu mieszkają na zachodzie i są z małych miejscowości, jak Dylan, jak Cobain, to są ludzie często po prostu totalnie wyedukowani muzycznie. Wiesz, Ameryka jest bardzo duża. W muzyce Cobaina słychać Beatlesów, słychać całe wybrzeże surfowe takie, wiesz. Ja słyszę Pet Sounds tam nawet, wiesz, Beach Boysów. Mhm. Słyszę tam Zeppelinów i Kissów, słyszę punka.
To jest kapitalna synteza muzycznie. Technicznie, czy technologicznie rzecz biorąc, jest to po prostu wykorzystanie beatlesowskiej harmoniki funkcyjnej 2, 6, 5, 1 poprzez wprowadzenie neofalowych i punkowych mediant, atakt i kontratonik. To był żart, ale nie poważnie. Po prostu chodzi o to, że on złamał piękne harmonie pewnymi wyjściami neofalowymi, punkowymi, tak mówiąc na ucho, nie? Ale po prostu jego wiedza była potężna. To była wiedza, owszem, intuicyjna, ale to nie było tak, że po prostu komuś przypadkowo się udało coś zrobić. Ten facet wiedział, co robi, co widać po jego dziennikach. On po prostu, może był smutny, zaćpany, ale kolejna sprawa, zespół, no. Kolektyw. Grol z tyłu na perkusji, świetny bębniarz. Pojawił się Grol, od razu zespół zaczął brzmieć jak zespół. No, to jest kapitalny muzyk. Z jakiegoś powodu po prostu Nirvana pisała same hity. Najlepsze kapele, tak jak Beatlesi czy Nirvana, na 12 numerów na płycie mają 8 hitów, 8 świetnych numerów. 4 są filerami, nie? Stąd się tak nie mieli, moim zdaniem. Po prostu były tam 3 dobre numery, sorry, po prostu, Narażasz mi się, ale przepraszam, okay. Przepraszam, ale nie, to jest świetny zespół w ogóle, nie? Mówię o hitach. Akurat po prostu, Pearl Jam jest świetnym kolektywem, świetnym zespołem. Wolę Vedera od Cobaina jako człowieka, ale hitów tam nie ma takich niestety, nie? Dla mnie. Uważam, że po prostu Nirvana, Nevermind i Neutral to są po prostu same hity. I to jest szok, to jest po prostu wszędzie. No, to po prostu to trafia do Discomana, wiesz, do jazzmana. Jazzmeni to grają, Pearl Jamu nie grają z jakiegoś powodu. Dzisiaj jest tak, że muzyka współczesna jest po prostu pełna młodych ludzi, którzy dużo wiedzą o muzyce, chcą się interesować rock and rollem od lat 50. i bardzo słusznie, czyli po prostu od tego okresu, wiesz, Elvisa, Chucka Berry'ego, Motown, przez Beatlesów aż do Clashów i do Nirwany, fajnie. Arctic Monkeys, prawda? Mango Diao tam, przy okazji, mnóstwo kapel w ogóle nie tylko z Anglii, z Ameryki, ale z całego świata. Jakiś zespół, na przykład słyszałem takie ostatnio z Niemiec, Thief na przykład, zespoły szwedzkie. Ale po prostu pisał chyba Robert Sankowski o tym, że po jednej płycie, tak na przykład Strokes, wypalają się. Czemu tak się dzieje? Myślę, że to jest problem taki, że rock and roll przestał być jedyną formą buntu. W latach 50. i nawet 90. rock and roll był jedną z głównych form buntu. Kiedy miałeś problem z rodzicami, kiedy miałeś problem ze szkołą, z państwem, to brałeś gitarę i śpiewałeś punka. Tak było za Clashów i za Cobaina. Dzisiaj po prostu jest tych możliwości dużo więcej. Jest rap, jest blog. Jest internet przede wszystkim. Rock and roll jest świetny, ale jest jedną z wielu możliwości, stąd po prostu moim zdaniem jest dużo bardziej marginalny. Okej. Okay. Tymon, nagadaliśmy się, myślę, że i tak mało, bo jeszcze jest co najmniej 80 pytań, które chciałbym Ci postawić, ale teraz oczekuję jednego, czy to z zespołem Miłość na Powrót, czy to podczas Męskiego Grania, czy to w jakichś innych projektach, że Ty przemówisz, że od Ciebie będzie płynął ważny komunikat. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że tak będzie.